Zazwyczaj przy urządzaniu kuchni mamy na uwadze wygodę i codzienny komfort jej użytkowania. Wybierając meble kuchenne, zwracamy uwagę na rodzaj szafek czy grubość blatów, ale czy zastanawiamy się nad tym, jaka powinna być wysokość nóżek mebli kuchennych? Na to pytanie odpowiemy w tym odcinku. Adam Franczak, zapraszam. Przyjmuje się, że standardowa nóżka kuchenna mierzy 10 cm wysokości i ma możliwość nieznacznej regulacji. Należy pamiętać, że wysokość nóżek warunkuje wysokość blatu, tak więc im wyższe nóżki, tym wyżej będzie położony blat. Obecnie producenci mebli kuchennych oferują nóżki mające nawet 15 cm, stawiając komfort użytkownika na pierwszym miejscu. W ten sposób blat możemy unieść na wysokość 90-91 cm. Z pewnością jest to korzystne rozwiązanie, szczególnie dla wysokich osób. Należy jednak zaznaczyć, że nóżki wyższe niż 15 cm to niekoniecznie dobre rozwiązanie. Efekt końcowy może wyglądać nieestetycznie. Tak więc wysokość nóżek kuchennych, a co za tym idzie wysokość blatu, należy dopasować do naszego wzrostu. Korzystanie ze zbyt niskiego blatu może skutkować garbieniem się, bólem szyi i pleców, natomiast przy zbyt wysokim mogą cierpnąć nasze ręce.